Jeszcze raz bardzo mi miło. Rzeczywiście gdzieś Rzeczpospolita Obojga Narodów pojawia się w moich zainteresowaniach konsekwentnie od czasów nawet licealnych, bo to i konkurs historyczny i później studia historyczne, to rzeczywiście tak wokół tych spraw koncentrowały się moje zainteresowania. Opinia szlachty województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie Wielkopolskiej sejmikowała szlachta właśnie z tych obu województw. I naukowo także zajmowałem się polityką, dlatego że moje badania związane były z mechanizmami podejmowania decyzji. No, to już było dawno temu oczywiście, ale co mnie w czasie tych moich badań szczególnie ujęło, to że szlachta województw poznańskiego i kaliskiego w tym pierwszym okresie rządów Zygmunta III Wazy, bo to od elekcji w 1587 roku aż po w zasadzie utratę Moskwy, tak, bo to była ta druga cezura. Otóż szlachta województw poznańskiego i kaliskiego zajmowała się nie tylko sprawami, które ich dotyczyły lokalnie, ale zajmowała się również tym, co było związane z sytuacją ogółu Rzeczypospolitej. Stąd też te zjawiska niepokojące XVIII-wieczne, a w zasadzie to już od połowy XVII wieku związane ze zrywaniem sejmów, no w tym okresie, w którym ja się zajmowałem, nie miały miejsca i to jest warte właśnie podkreślenia, wyróżnienia, spojrzenie państwowe szlachty województw poznańskiego i kaliskiego. Szerokie spojrzenie, ogląd szeroki sytuacji. No, mechanizmy podejmowania decyzji to też bardzo istotne, a więc któż kształtował te decyzje? No, niewątpliwie autorytety lokalne, duży autorytet Kościoła rzymskokatolickiego, także cieszę się, że tutaj ojca Franciszkanina mamy w gronie. No i również sposób komunikacji, a więc to wszystko, co kiedyś w poprzedniej epoce nazywało się propagandą, a dziś nazywa się komunikacją społeczną. To też bardzo interesujące zagadnienia. Jak wiemy, no niewiele się zmienia, bo człowiek zawsze był taki, jaki jest. Dziś jesteśmy zalewani tylko olbrzymią liczbą różnego rodzaju wydawnictw internetowych, a więc tych informacji jest bardzo dużo. Dziś większy problem stanowi selekcja informacji, docieranie do wiarygodnych informacji, odsiewanie tego, co jest dezinformacją, od rzetelnej informacji. To są te procesy, z którymi dziś mamy do czynienia, a jeszcze teraz, kiedy Rosja odbudowuje swoje imperium, próbuje odbudować swoje imperium, dezinformacja również nas dotyka. No, to w dzisiejszych czasach tego nie było onegdaj. W dzisiejszych czasach mamy też do czynienia z tym, że duże media w Polsce są własnością obcego kapitału, a więc reprezentują interesy tego kapitału, które bywa często, że są rozbieżne z polskimi interesami. Na tym też to trzeba brać pod uwagę, oczywiście również posługując się tymi mediami. Ale to tak w nawiązaniu do tytułu mojej pracy magisterskiej. Natomiast ja chciałbym z Państwem porozmawiać o wyzwaniach, które przed nami stoją i o działaniach, które podejmujemy, bo wspólnie podejmujemy te działania, żeby wzmocnić Rzeczpospolitą, żeby wzmocnić Wojsko Polskie, a dzięki temu właśnie również pozycję wzmocnić naszego kraju na arenie międzynarodowej. Może zacznę od tego, że jesteśmy w Instytucie Świętej Pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, a nie ulega wątpliwości, każdy dziś wie, że pan prezydent miał rację, kiedy przestrzegał przed Imperium Rosyjskim. Miał rację. Miał rację, kiedy w Tbilisi w 2008 roku mówił o tych zagrożeniach, mówił o tym, jak dalej Imperium Rosyjskie będzie się rozszerzało, jeżeli
nie zostanie zatrzymany ten pochód. Mówił też o tych zagrożeniach 1 września 2009 roku na Westerplatte w obecności kanclerz Merkel i ówczesnego premiera Putina. A niestety wtedy ci, którzy Polską rządzili, rząd koalicji PO-PSL, likwidował jednostki wojskowe, ignorując te ostrzeżenia, osłabiał Polskę. Poprzez właśnie takie działania rząd koalicji PO-PSL Polskę osłabiał. Od 2015 roku, odkąd prezydentem Rzeczypospolitej został pan Andrzej Duda, odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, wzmacniamy Wojsko Polskie. I ci, którzy mówią, że zaczęliśmy wzmacniać Wojsko Polskie dopiero po ataku, tym drugim ataku rosyjskim na Ukrainę, mówią nieprawdę. Konsekwentnie od 2015 roku, wzmacniamy Wojsko Polskie. Wojska Obrony Terytorialnej powstały właśnie w tym okresie, rozwijają się bardzo dobrze. Ja podczas swoich podróży po Polsce zawsze zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób mogą służyć Polsce. Zachęcam do przystąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Można przyłączyć poprzez właśnie służbę w Wojsku Polskim, w Wojskach Obrony Terytorialnej można łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową. Zachęcam również do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To jest droga prowadząca do zawodowej służby wojskowej. To bardzo ważne, żeby Wojsko Polskie było liczne, żeby było poprzez to silne. Różni celebryci swego czasu mówili, że nie w liczbie siła, tylko w jakości, w wyszkoleniu. Oczywiście wyszkolenie jest bardzo ważne, ale nec Hercules contra plures, no to też wszyscy doskonale wiedzą. Ci celebryci nie chcieli o tym wiedzieć, w związku z tym mówili o jakichś tam armiach nowego wzoru, które miały być nieliczne, za to dobrze wyszkolone. Doświadczenia z Ukrainy pokazują, że oczywiście wyszkolenie musi być bardzo dobre. Zapraszałem pana ministra, tu fotel czeka, ale liczebność też musi być duża, gdyż ona jest warunkiem skuteczności działań. Te działania zmierzają do odstraszenia agresora. Właśnie dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, żeby agresor nie odważył się napaść na Polskę. To są nasze działania. Nie chcemy nikogo napadać, realizujemy tą sentencję, tą starą sentencję, civis pacem parabellum, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Właśnie dlatego szykujemy się do wojny, że chcemy pokoju. To jest nasza intencja. I wiecie państwo, też chciałem podkreślić, że bardzo ta nasza intencja, ta sentencja, którą przed chwilą powiedziałem, bardzo, bardzo przypadła do gustu naszym sojusznikom z Korei Południowej, bo właśnie inna zupełnie sfera geograficzna, inne odniesienia historyczne, ale przesłanie identyczne, tak, przesłanie identyczne. Stąd też, kiedy rok temu byłem w Korei, rozpocząłem rozmowy, zaowocowały te rozmowy podpisaniem umów na dostawy sprzętu wojskowego. Pierwsze dostawy już zostały zrealizowane w grudniu ubiegłego roku. Teraz sukcesywnie czołgi koreańskie napływają do Polski, armatohaubice także. W tym roku będą jeszcze samoloty. FA-50 to są samoloty w 80% tożsame z F-16. To jest taki lżejszy model F-16. A więc uważam, że też odnieśliśmy tu wielki sukces, bo wsparliśmy Ukrainę sprzętem wojskowym, ale zastąpiliśmy ten sprzęt wojskowy nowocześniejszym, co tu dużo mówić, nowocześniejszym sprzętem koreańskim. Również rozwijamy Wojsko Polskie, jeśli chodzi o broń amerykańską. Tu naszą ambicją jest to, żeby Wojsko Polskie było jak najbardziej interoperacyjne, czyli jak najbardziej
tożsame w sensie uzbrojenia, wyszkolenia z wojskiem Stanów Zjednoczonych. Wojsko Stanów Zjednoczonych jest silne, jest doświadczone. To są dobre wzorce, które należy wykorzystywać i dzięki temu rzeczywiście już w tym roku pierwsze czołgi Abrams trafią do Polski, do pierwszej brygady pancernej, której siedziba jest w Wesołej, a więc zadaniem tych czołgów będzie obrona Warszawy, a tak szerzej rzecz ujmując, zamknięcie Bramy Brzeskiej, czyli zamknięcie tej równiny, którą przemierzały wojska rosyjskie, czy to carskie w czasie powstania listopadowego, czy to Rosji Czerwonej w 1920 roku, a więc najcięższe czołgi, jakimi są czołgi Abrams, zamkną nam Bramę Brzeską, będą stanowiły zaporę, której nie przebiją wojska agresora. Stąd też nasza konsekwencja, nasz upór i też muszę tu bardzo mocno podkreślić, że dopięliśmy swego i jeszcze w tym roku pierwsze egzemplarze czołgów Abrams będą w naszym kraju. Powiedziałem o wojskach obrony terytorialnej. Mamy jeszcze wojska, które zorganizowaliśmy nie tak dawno. Zaczęliśmy ten proces w 2018 roku. Wojska obrony cyberprzestrzeni. Wszyscy doskonale wiemy, z czym związane są zagrożenia w świecie cybernetycznym. To są żołnierze, których służba polega właśnie na obronie infrastruktury krytycznej, których służba polega na przeciwdziałaniu atakom w sferze cyber. I tu chciałbym bardzo mocno podkreślić całą ścieżkę, którą stworzyliśmy, która prowadzi do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Począwszy od szkół średnich, przy Wojskowej Akademii Technicznej powołaliśmy Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. W każdym z województw są szkoły, w których sponsorujemy klasy informatyczne. Liczymy na to, że absolwenci tych szkół średnich podejmą studia oficerskie w Wojskowej Akademii Technicznej. Mamy też wydziały informatyczne w Akademii Marynarki Wojennej. Staramy się właśnie zachęcić młodych ludzi do tego, żeby służyli w Wojsku Polskim, właśnie w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. Zwiększyliśmy liczbę miejsc na przykład na kierunku kryptologia, cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej kilkakrotnie. Kilkakrotnie zwiększyliśmy liczbę miejsc, tak żeby stworzyć właśnie warunki do tego, żeby ci młodzi ludzie, jeżeli tylko są ambitni, pracowici, żeby mogli właśnie zostać żołnierzami Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Więc liczebność Wojska Polskiego, powołujemy nowe garnizony do życia w miejscach, w których jednostki wojskowe były likwidowane za czasów rządów koalicji PO-PSL, ale także na przykład odtwarzamy garnizon w Grajewie. Garnizon w Grajewie został zlikwidowany przez premiera Waldemara Pawlaka z rządu PSL-SLD w 1994 roku. Teraz wojsko wraca do Grajewa. Ja jestem zbudowany atmosferą, jaka panuje w lokalnym środowisku, atmosferą właśnie zaangażowania w budowę tych jednostek. Dużo jednostek, dlatego że chcemy doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej zgłaszało nam się ochotników do Wojska Polskiego, żeby nie musieli wyjeżdżać gdzieś na zachód Polski, żeby tam służyć, tylko stwarzamy warunki do tego, żeby ta służba była prowadzona na wschodzie naszego kraju, bo jeszcze też należy podkreślić, że rząd koalicji PO-PSL likwidował jednostki na wschodzie Polski. Począwszy od pierwszej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki poprzez mniejsze jednostki, jak na przykład brygada w Lublinie, batalion w Siedlcach, pułk w Suwałkach.
i jeszcze mniejsze jednostki. Podsumowaliśmy w ciągu 8 lat rządów koalicji PO-PSL ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych, począwszy od dywizji, a skończywszy na małych, rzeczywiście na niewielkich jednostkach, no ale wszystkie one stanowią o potencjale obronnym Rzeczypospolitej. W związku z tym to niewątpliwie było działanie na szkodę Polski, tak to trzeba powiedzieć wprost. Zmieniliśmy także sposób obrony naszego kraju, będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, to już jest jasne. Wcześniej takie koncepcje przedstawiano, to zresztą publicznie przedstawiali emerytowani dowódcy z czasów rządów koalicji PO-PSL, że będą się bronić na Wiśle. No to oczywiście też jest karygodne, takie założenia, przyjmowanie takich założeń jest czymś no, zupełnie karygodnym. Widzimy, co dzieje się na Ukrainie pod okupacją rosyjską. Mamy do czynienia przecież ze zbrodniami wojennymi, a nasze doświadczenie narodowe świadczy o tym, wspomnę chociażby Katyń, ale przecież takich miejsc było bardzo wiele, gdzie Katyń jeńcy wojenni, ale przecież również ludność cywilna, która była mordowana przez okupantów i to przez obu okupantów, nie tylko przez Rosję Czerwoną, ale także przez okupanta niemieckiego. Dla mnie takim symbolem właśnie tych zbrodni popełnianych przez obu okupantów w czasie II wojny światowej są córki generała Dowbora Muśnickiego. Generał Dowbor Muśnicki, jak Państwo wiecie, to dowódca Powstania Wielkopolskiego w tej jego finalnej fazie. Miał dwie córki. Jedna Janina Lewandowska, pilot, została zamordowana w Katyniu w czerwcu 40 roku, nie, w kwietniu 40, bo zaraz na początku mordów przeprowadzanych przez Rosję sowiecką, a jej siostra Agnieszka była w konspiracji, zresztą razem z Januszem Kusocińskim. W tej organizacji została przez Niemców zamordowana w Palmirach. I to jest taki symbol właśnie z jednej strony martyrologii polskiej, z drugiej strony tego, że jeden i drugi okupant dopuszczali się zbrodni, że jeden i drugi okupant stosowali bardzo zbliżone, można powiedzieć identyczne metody w stosunku do Polaków. A więc jednostki wojskowe, broń, mówiłem już o kierunku koreańskim, kierunek amerykański, to mogę powiedzieć o tych największych kontraktach, system Patriot zamówiony w 2018 roku, już są w Polsce Patrioty, system HIMARS zamówiony w 2019 roku. W tym roku będzie dostawa pierwszego dywizjonu HIMARSów. HIMARSy sprawdzają się w wojnie na Ukrainie, w ręku Ukraińców stanowią bardzo skuteczną broń w obronie przed atakami rosyjskimi. 2020 rok, samoloty F-35. To jest najnowocześniejszy samolot. Jego zadaniem jest również zbieranie informacji. Ten samolot przetwarza dane i ze względu na sieciocentryczność tego samolotu, to jest cały system przekazywania danych zebranych przez F-35, na przykład do Patriotów, do HIMARSów, do Abramsów. To wszystko, ta broń cała funkcjonuje w jednym spójnym systemie, bardzo skutecznym systemie, dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby właśnie wyposażyć Wojsko Polskie w taką broń. 2021 rok to czołgi Abrams, 250 najpierw zamówionych, 116 następnie zamówionych. W 2021 roku także zamówiliśmy tureckie drony uderzeniowe Bayraktary. To również broń sprawdzona na Ukrainie. Ich zadaniem jest
rozpoznanie, ale także są wyposażone w pociski, które mają zasięg do 15 km. Także to też jest skuteczna broń. Już pierwsze dywizjony są w Polsce. W ubiegłym roku pierwszy, teraz właśnie na dniach drugi dotarł na wyposażenie Wojska Polskiego. No i tak konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie. I jeszcze, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć o całym naszym programie zachęt do podejmowania służby wojskowej. Już cokolwiek o tym powiedziałem, ale jeszcze pozwólcie Państwo kilka zdań. Zacznę od tego, że w ubiegłym roku do Wojska Polskiego przystąpiło 13 742 nowych żołnierzy. To jest największa liczba od czasu zaniechania obowiązkowej służby wojskowej. A więc ten system działa. Ja jestem bardzo podbudowany ludźmi, którzy zgłaszają się do wojska. Rozmawiam z nimi, jeżdżę po Polsce, uczestniczę w przysięgach. Zawsze pytam, skąd, co ten ktoś robił wcześniej. No jest bardzo duży przekrój zajęć, zawodów, które wykonywali ci ludzie. Można powiedzieć o nich patrioci. To są patrioci, to są ludzie, którzy decydują się na służbę w Wojsku Polskim, a więc z pełnym szacunkiem się do nich odnoszę. A więc ta służba wojskowa, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, która stanowi wstęp do zawodowej służby wojskowej, mówiłem już, Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie można łączyć służbę wojskową z aktywnością zawodową, ale także staramy się organizować programy, które są przeznaczone dla wszystkich. Od 15 do 65 roku życia, oczywiście ci, którzy są niepełnoletni za zgodą rodziców, do 65 roku życia organizujemy takie zajęcia jednodniowe, 8-godzinne, w weekendy, Trenuj z wojskiem, które też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wiem, bo rozmawiam z tymi ludźmi, jeżdżę po Polsce, zachęcam. To jest taki wstęp, bo oczywiście trudno w ciągu 8 godzin zdobyć te wszystkie umiejętności, które są potrzebne w wojsku, ale on ma stanowić zachętę dla ludzi, którzy być może zastanawiają się nad wstąpieniem do Wojska Polskiego, ale także dla tych, którzy nie wstąpią do Wojska Polskiego, ma za zadanie, żeby ci wszyscy, którzy uczestniczą w tych zajęciach, przypomnieli sobie na przykład, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy medycznej. Takie zajęcia kiedyś były w szkole, teraz to do końca nie wiem, czy są w szkole, ale jeżeli nie ma, to proszę bardzo, można się zapoznać z tymi właśnie metodami postępowania. Ponadto ci wszyscy, którzy uczestniczą w tych zajęciach, uzyskują umiejętności, takie wstępne umiejętności obsługiwania broni. Zachęcamy, żeby powtórzyli ten udział, żeby się zainteresowali obsługą broni. Posiadają także albo mogą posiąść umiejętności dotyczące przetrwania w trudnym terenie, na przykład rozpalanie ogniska. No takie umiejętności, które harcerze na pewno posiadają, no ale ci, którzy nie są harcerzami, może byli, sobie przypomną, jeśli nie byli, no to mają sposobność, żeby się tego nauczyć. Ale generalnie zależy nam na tym, żeby wzbudzić zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim i sądzę, że udaje nam się. Sądzę, że nam się udaje. Dlatego podczas rozmów usłyszałem, że te 8 godzin to za krótko. No i ludzie się do mnie zgłosili, kilka osób mówiło mi, my jesteśmy aktywni zawodowo, nam nie wypada, żeby zgłosić się do Wojsk Obrony Terytorialnej, a potem nie podjąć służby, bo to byłoby niehonorowo.
Więc zwrócili się do mnie, żeby zorganizować taki kurs, który się zakończy przysięgą wojskową, no i potem bez zobowiązań ci ludzie będą w rezerwie. I taki kurs rzeczywiście uruchomiliśmy, to znaczy on będzie w lecie, będzie w lipcu i będzie w sierpniu, dwutygodniowy kurs. Otwarte są już zgłoszenia przez internet, przez media społecznościowe. Zobaczymy, jeżeli będzie duże zainteresowanie, no to będziemy organizować. Także spędzają ci ludzie, chcą spędzić urlop. 2 tygodnie w wojsku, służąc w wojsku, potem złożą przysięgę wojskową. Proszę bardzo, my jesteśmy otwarci. Jeżeli słyszymy, że są takie propozycje, które będą spotykały się z naszymi oczekiwaniami i oczekiwaniami osób, które chcą zapoznać się z rzemiosłem wojskowym, chcą być żołnierzami rezerwy, proszę bardzo, jesteśmy otwarci, słuchamy i realizujemy takie właśnie projekty, takie programy. No i jeszcze na koniec wstępu chciałbym podkreślić olbrzymią rolę, jeżeli chodzi o cały ten proces wzmacniania Wojska Polskiego, jaką odegrał pan premier Jarosław Kaczyński jako przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych. Wówczas był wicepremierem. Ja objąłem po panu premierze Kaczyńskim właśnie tą funkcję, tą rolę przewodniczącego komitetu. Dzięki przywództwu pana premiera Kaczyńskiego ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta. Wcale nie było to łatwe. Dzięki przywództwu pana premiera Kaczyńskiego mamy zwiększone nakłady na obronność, bo też różnie na ten temat mówili, a że to zadłużamy się, a że to za dużo, a po co tyle. Było takie spotkanie byłych prezydentów Kwaśniewskiego i Komorowskiego, w którym to uczestniczyli, byli ministrowie, wiceministrowie, byli dowódcy, emerytowani dziś dowódcy. No i to Telewizja Polska pokazywała, pewnie państwo to widzieliście, ale warto przypomnieć, tam były wiceminister Zemke mówił, a po cóż tyle tych czołgów, niepotrzebne te czołgi, po co te czołgi, w ogóle jakaś megalomania. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, dziś polityk związany z Hołownią, mówił, no te umowy to trzeba będzie wypowiadać, jeżeli oni dojdą do władzy, no bo to nie, no kto to słyszał, żeby takie umowy na broń, umowy, które podpisaliśmy na dostawę broni do Polski. No więc, proszę państwa, widać, że oni wciąż tkwią w tym stanie osłabiania Polski, a my się różnimy od nich tym, że wzmacniamy Polskę. I chcę podkreślić, że to ma swoje odzwierciedlenie również w pozycji międzynarodowej Polski. To im silniejsze jest Wojsko Polskie, tym silniejsza jest pozycja międzynarodowa naszego kraju. Powiem o takim symbolicznym zdarzeniu. Ja z reguły kilka razy w roku jestem na Litwie. No i zaczynam swoją wizytę od cmentarza na Rossie. Tam składam kwiaty na grobie matki marszałka Piłsudskiego, jest serce marszałka. I wcześniej to było tak, że wartę wystawiali harcerze, oczywiście obywatele Litwy, narodowości polskiej. No, byłem bardzo dumny z tego powodu, że są, ale nie było żołnierzy litewskich. Od jakiegoś czasu są również obok naszych harcerzy, obywateli litewskich, narodowości polskiej, są żołnierze wojsk litewskich. Co jest dla mnie znakiem właśnie takim, że wzmacnia się pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Przy czym ja na to nie nalegałem i to jest taka propozycja, którą sami Litwini wystosowali. Ja oczywiście przyjąłem tą propozycję z wdzięcznością, bo uważam, że tak być powinno. Wcześniej tak nie było, teraz już tak jest. Oczywiście nie odbierajcie państwo tych słów, że wszystko już jest tak idealnie, wszystko jest wspaniale. No, życie przynosi niespodzianki, przynosi wyzwania.
Ale co w tym jest najważniejsze? Żeby rozwiązywać problemy, żeby iść naprzód, żeby wzmacniać właśnie Polskę. My nie mamy kompleksów, tak jak mają te kompleksy wciąż ci, którzy do 2015 roku rządzili. Sprawa reparacji w stosunku do Niemiec jest tego doskonałym przykładem. Konsekwentnie, chociaż Niemcy odpowiadają negatywnie, konsekwentnie podejmujemy takie działania, które zmierzają do tego, żeby stawiać sprawę. Stawiamy ją otwarcie, publicznie. Ostatnio Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie, dlatego że no, tego wymaga uczciwość. No, nie możemy przechodzić tak sobie obok tych spraw, które mają znaczenie fundamentalne dla Polski. My, tak jak powiedział słusznie minister spraw zagranicznych, minister Zbigniew Rau, my nie płyniemy w głównym nurcie, tak jak ci, którzy rządzili do 2015 roku płynęli. My ten nurt kształtujemy. My ten nurt kształtujemy i naprawdę możemy to robić. Tylko musimy być konsekwentni, musimy być odważni, musimy iść naprzód i tu nie chodzi o jakąś taką, no, o jakąś szarżę. Nie, no to jest przemyślane, to jest konsekwentne. Po prostu jesteśmy narodem, który ma swoją dumę, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I oczekujemy szacunku od naszych sojuszników, od naszych partnerów, bo trzeba siebie szanować przede wszystkim, żeby ktoś inny nas szanował. Jeżeli ktoś siebie nie szanuje, to trudno wymagać od innych, żeby go szanowali. Dlatego no właśnie tak działamy, tak konsekwentnie działamy. To proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, tyle tytułem wstępu, a teraz, jak rozumiem, jest czas pytań. Ja jestem do Państwa dyspozycji.